Czcigodni, drodzy bracia, kapłani, siostry zakonne, kochani, drodzy siostry i bracia rodziny pielgrzymkowej i wszyscy tutaj zgromadzeni w domu Matki, u tej, która powiedziała, niech mi się stanie i która żyła tym przez całe ziemskie życie. I która nieustannie wstawia się za nami, abyśmy umieli codziennie w małych i wielkich sprawach mówić Bogu, niech mi się stanie. Przybyliśmy na Jasną Górę, do miejsca, które zwykliśmy nazywać duchową stolicą Polski. Tak mawiał wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Tak mawiał kardynał krakowski Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II. Przybyliśmy tutaj, gdzie w 1384 roku książę Władysław Opolczyk ofiarował obraz Paulinom. Przybyliśmy w roku świętowania 700 lat zatwierdzenia zakonu Paulinów, stróżów Jasnej Góry, opiekunów obrazu czcicieli Matki Bożej, sług pielgrzymów z całego świata. Przybyliśmy do tej, która pomogła cudownie obronić Jasną Górę w 1655 roku. I której rok później ślubował Jan Kazimierz we Lwowie, nazywając ją Królową Korony Polskiej, ale też Matką Miłosierdzia. Przybyliśmy przed obraz Maryi na Jasnej Górze, gdzie był też Jan III Sobieski, Król Polski, gdy szedł pod Wiedeń, aby bronić chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką. Tutaj Jan Paweł II jako papież był 6 razy, pielgrzymując z ufnością do Maryi. Tutaj nocował nieraz na modlitwie przed obrazem Matki Bożej, prymas Wyszyński w czasach walki z Kościołem, w czasach niszczenia wiary w naszej ojczyźnie i powiedział, wszystko postawiłem na Maryję. Tu odbyła się wielka, ogromna pielgrzymka narodowa, której celem było wyproszenie w początkach XX wieku odrodzenia się państwa polskiego po niewoli zaborów. Tutaj świętowano tysiąclecie chrztu Polski, na które nie mógł przybyć, bo go nie wpuszczono papież Paweł VI. Tu jest na Jasnej Górze nad Wieczernikiem kaplica pamięci narodu w dawnej dzwonnicy. Tam są urny z prochami Polaków z różnych miejsc świata. Tam są repliki najwyższych odznaczeń polskich. Tam są też urny z ziemią przesiąkniętą krwią męczeńską naszych rodaków. To sanktuarium, w którym teraz jesteśmy, Jan Paweł II nazwał polską kaną i dlatego najczęściej czytamy tu Ewangelię o kanie galilejskiej, o obecności Pana Jezusa na weselu i wstawiennictwie cichym, a skutecznym Maryi. Tutaj jakże często młodzi przychodzą do tej kany, aby Maryi powierzyć wszystkie swoje sprawy, aby ona zechciała patrzeć, czego im brakuje,
czego nie mają i mówić o tym swojemu synowi. O tym miejscu, gdzie my teraz jesteśmy, Jan Paweł II mówił. W 2005 roku ofiarował korony na obraz, ofiarował wcześniej skrwawiony pas od kuli zamachowca, ofiarował swoją papieską różę i mówił: jeśli chcemy dowiedzieć się, jak płyną dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj, trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca, trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w sercu jego matki i królowej. Tu, gdy się obejrzymy, gdy będziemy wychodzić, zobaczymy niezliczone wota, znaki wdzięczności. Tu ludzie wypowiadają różne pragnienia, dążenia. Tu toczą się nieraz w sercach ludzkich również sprawy publiczne naszego narodu. Różne mają ludzie potrzeby. Wśród tych ludzkich potrzeb jest też, kochani, potrzeba sprawiedliwości. Jakoś przy Matce Bożej jesteśmy bardziej nastawieni na akcent miłości, a przecież w litanii powtarzamy: zwierciadło sprawiedliwości. Przypomnijmy sobie tę zasadę wydobytą z Biblii, którą szczególnie eksponował papież Pius XII, papież, któremu było dane przeżywać straszliwą tragedię II wojny światowej. To on przypominał: opus justitiae pax. Pokój jest owocem sprawiedliwości. Bez sprawiedliwości nie ma pokoju. W trakcie waszej pielgrzymki dane wam było dowiadywać się, że ten pokój został poważnie zakłócony, że na Kaukazie polała się krew, że cierpią, giną niewinni ludzie. Widocznie zabrakło sprawiedliwości. I dlatego zachwiał się pokój. Dlatego, kochani, pozwólcie, że ja dzisiaj razem z wami będę tu rozważał właśnie to wezwanie litanijne, zwierciadło sprawiedliwości. Pokój, sprawiedliwość potrzebne nam są na każdym kroku. I w podziale obowiązków domowych, i w traktowaniu się wzajemnym, aby nie nadużywać w żaden sposób swej przewagi nad drugim. Jest nam to potrzebne we wszystkich dziedzinach. Kiedyś w 2001 roku nasza telewizja bardzo mocno wyeksponowała tragiczne wydarzenie o chłopcu, który nękany był w szkole, nie znajdywał zrozumienia u dorosłych i doszedł do rozpaczliwego wniosku: nie ma sprawiedliwości. I to się zakończyło tragedią samobójstwa. Nie ma sprawiedliwości, tak nieraz mówią ludzie, tak może i myśmy nieraz mówili. Każdy z nas chętnie by wymierzał sprawiedliwość innym i chętnie równie usprawiedliwiałby siebie. Taka jest ludzka tendencja. Trzeba głębszego urobienia duchowego, żeby najpierw spojrzeć krytycznie na siebie, a dopiero potem próbować oceniać w tym kontekście innych. Pan Jezus wprost mówi: nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Jakim sądem sądzić będziecie, takim i was osądzą. Któż cię uczynił sędzią brata twego?
To słowa Chrystusa. Tak, mówi się czasem, że odpowiedzą, ktoś tam odpowie przed historią. I ma się tu jakby ukryty taki zamysł, że historia to jakby ostateczny głos i ostateczny sędzia. A przecież tak nie jest. Historia nie ma ostatecznego głosu. On jest gdzie indziej. Wypowie go ten, kto wszystko wie, wszystko rozumie i u którego sprawiedliwość i miłosierna miłość są w doskonałej harmonii u Boga. Bóg nadał swoje prawo. Jest to prawo miłości i przez to też prawo najwyższej sprawiedliwości. Ojciec Niebieski, widząc słabość ludzką, grzechy ludzkie, podstępną akcję szatana, Ojciec Niebieski ratuje nas, daje Syna. Aby wyrównać sprawiedliwość, daje swojego Syna, którego jeden gest, jeden czyn, jedna modlitwa może zrównoważyć wszystkie ludzkie grzechy. A Syn daje siebie. Nie nas wiesza na krzyżu, ale daje siebie. Tam stoi Matka Chrystusa. Pan Jezus, miłując ją miłością, której my nie jesteśmy w stanie pojąć i wyrazić, daje jej jednak trwać pod krzyżem i przeżywać swój wkład w tę wielką cenę Boga spłacającego sprawiedliwość za ludzi. Pan Bóg jest miarą sprawiedliwości, a równocześnie nieskończoną miłosierną miłością. I ten ostatni głos należy do Boga, należy do wieczności. W Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale opisane jest, jak Pan Jezus modli się przed męką. W tej modlitwie są też takie słowa, posłuchajmy. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni, uczniowie, poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem przed nimi imię Twoje i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Ale popatrzmy, ta modlitwa, która kończy się prośbą, aby napełniła nas miłość Boga, zaczyna się od wezwania Ojcze Sprawiedliwy. Taka jest harmonia Boża. My w tej harmonii mamy wielką szansę zbawienia, bo bez niej nie mamy żadnej szansy. Pan Jezus jednak wzywa nas. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A więc i my mamy coś do zrobienia. I nam Pan Bóg przy całej naszej słabości okazuje to wielkie zaufanie, że mamy jakiś wkład w to odbicie sprawiedliwości Bożej, które odczytaliśmy w Maryi. Wzywa nas, abyśmy byli napełnieni Bożą sprawiedliwością, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. W Biblii to oznacza, byśmy napełnieni byli świętością, abyśmy napełnieni tą świętością Bożą starali się wprowadzać Boży ład w rodzinie, w społeczności, w świecie, a nade wszystko w sobie samym. Kochani, nie wystarcza tylko religijność dewocyjna, choćbyśmy mnożyli pacierze i próbowali szeptem pacierzy uśpić nasze sumienie. To jednak słowa Chrystusowe, które nam wkłada w usta, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
Szukajcie sprawiedliwości Jego. One nas wzywają, abyśmy świętość i Boży ład wprowadzali do swej duszy, w swoje środowisko, wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. A przy tym, żebyśmy się kierowali miłosierną miłością. Nam jest trudno to zharmonizować. My łatwo oddzielamy sprawiedliwość od miłości, ale wzorem jest nam Bóg. I tu trzeba się uczyć. Wzorem jest nam Maryja, która Syna swego oddaje na krzyżu za swoje dzieci, które jej tenże Syn powierzył. Ona włącza się w to wielkie wynagrodzenie, w tę wielką ekspiację. Ten miecz siedmiu boleści przenika jej serce. To jest też dla nas wezwanie do ekspiacji. Znamy zapewne, przynajmniej niektórzy, książkę może dziś mało już modną, Zofii Kossak, Szczęśliwa wina. Czy czasem mówimy błogosławiona wina. O sapiesze, który ukradł obraz święty z kaplicy papieskiej. Był wyklęty, przeżył gehennę poczucia odrzucenia i pozbawienia możliwości zbawienia, ale nie zwątpił w miłość Boga, w miłosierdzie Bożej w Maryję. Zwolniony z ekskomuniki, idzie pieszo do Rzymu z pielgrzymką wynagrodzenia za swoje świętokradztwo, kradzieży świętego obrazu. Autorka powieści pisze, że ten stary, siwy człowiek idzie jak na skrzydłach, a wybrał sobie najtrudniejszą porę roku, żeby więcej znieść, żeby było trudniej. I doszedł. I to taki jakiś dla nas, przy naszej pielgrzymce też obraz, może tej intencji niejednej, niejednego z was. Ten trud, to przyjmowanie nieraz gorszych warunków noclegu, to też właśnie jakby to niesienie przez łaskę Bożą na skrzydłach, aby człowiek wynagradzał Bogu. Myślę, że i dzisiaj, w czasie tej mszy świętej, jeszcze raz warto złożyć te trudy pielgrzymkowe i może jakieś bardzo osobiste trudy też jako również, oprócz różnych innych intencji, wynagrodzenie za siebie, za innych, włączyć się z Maryją w tę daninę sprawiedliwości Bożej, aby w nas się odbiło zwierciadło sprawiedliwości. Maryja nad anioły wywyższona, jak śpiewamy w pieśni. Maryja, jak powiedział biskup diecezji, do której należy Fatima, najpiękniejsza ikona Trójcy Przenajświętszej. Maryja, zwierciadło sprawiedliwości, uczy nas otwierać serce i życie na Bożą sprawiedliwość i nie zwlekać z tym. To Norwid kiedyś powiedział, jakie jest najsmutniejsze słowo. Powiedział, że najsmutniejszym słowem jest za późno. Oby dla nikogo z nas, dla nikogo, kogo mieścimy w sercu, nigdy nie było za późno. Pomagajmy dzieciom Maryi, dzieciom Bożym, w przyjmowaniu tej sprawiedliwości Bożej, Bożego ładu, Bożego światła, Bożej świętości. Przecież jesteśmy, jak pisze święty Paweł w liście do Galatów, dziedzicami, jako dzieci Boże. Pan Bóg daje nam w niebie nie tyle, ileśmy zasłużyli, bo byśmy nie mieli szans. Czasem bywa, że gdy kapłan przychodzi do człowieka, przed którym już blisko próg śmierci, on to czuje. I gdy czasem ten człowiek chwyta za rękę księdza i pyta się: księży, czy ja zasłużyłem na niebo? Trzeba mu powiedzieć krótko: nie, nie zasłużyłeś. To Chrystus zasłużył na twoje niebo.
I dlatego możesz ufać i tu jest oparcie nie w Twoich zasługach. To Maryja stojąca pod krzyżem i wstawiająca się za nami nieustannie. I dlatego też możemy z taką ufnością iść dalej w życie. W Fatimie jest takie miejsce ukazania się anioła na pamiątkę, jak przyszedł anioł do dzieci fatimskich, prostych pastuszków, kilkuletnich zaledwie, i uczył ich modlitwy. Posłuchajmy tej modlitwy. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Wam najdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi jest obrażany. Przez niezmierzone zasługi Przenajświętszego Serca i za przyczyną niepokalanego serca Maryi błagam o nawrócenie biednych grzeszników. W tę modlitwę anioła włączmy się. Niech Maryja, zwierciadło sprawiedliwości, będzie naszym wzorem, naszą nadzieją. Amen. Thank you.